No i był przymrozek, także taka aura o poranku w środowy dzień, bo dzisiaj mamy środę. Także witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu i w kolejnym vlogusiu. Widzę, że jedne i drugie bratki mają się wyśmienicie. Te tutaj, to chyba skalnica, takżeście pisały w komentarzach. Też ma się rewelacyjnie z jednej i z drugiej strony, a te takie przekwitłe kwiatki od bratków Marysia kazała usuwać, żeby przedłużyć kwitnienie. Jeszcze zobaczymy, jak tam skrzynia. Skrzynia też ma się rewelacyjnie. Nie widzę, żeby coś tutaj podmarzło, żeby jakoś specjalnie coś było siknięte. Ewentualnie te jakoś tak może troszeczkę mają liście tak w dół spuszczone, ale może to nic im nie będzie i nie będzie im nic przeszkadzać. I wiecie co? Nie, to chyba nie. Nie, to nie. Myślałam, że idzie od tych gałęzi suchych jakiś listek, ale nie, nie idzie. To tylko z tych nowych przyrostów oplątuje się już o te suche gałązki. A ten drugi też tak troszeczkę podmarzł, ale może nic mu nie będzie. Właśnie nad tymi powojnikami to ja będę się zawsze tutaj tak telepać i trząść. Tutaj już mam wyjęte cebulę hiacyntów. Mam nadzieję, że z nimi też nic nie będzie. No i te tulipany takie troszeczkę inne. Bardzo ładne. Jestem ciekawa, jak będą wyglądać, jak będą w całkowitym rozkwicie już, tak jak tamten. Bo ten to mam tylko jeden, jedyny. Ale skąd ja go mam, że mam tylko jedną cebulę? Nie wiem. Jeszcze porównamy temperaturę. Na dworze jest 0 stopni, ale musiał być przymrozek, bo biało jest na trawie, więc na pewno było tak około minus 1, minus 2 góra. A zobaczmy jeszcze, ile jest w szklarni. A jeżeli chodzi o szklarnię, to w szklarni jest prawie 4 stopnie, więc wydaje mi się, że może jak będzie w niedzielę ten śnieg niby padał, bo ma chyba padać z soboty na niedzielę śnieg, to może nie będzie aż tak tragicznie, bo chcę tutaj naprawdę troszeczkę wynieść tych moich roślin, poustawiać. Ewentualnie już będzie ogrodzenie, to znaczy ogrodzenie, będziemy robić już te skrzynie. Skrzynie tak będą betonowe, tak żeby już tutaj zrobić raz, a dobrze i nie poprawiać 50 tysięcy razy. Wiecie czasami o co chodzi, nie? Że się zrobi coś, później to się popsuje i trzeba robić kilkukrotnie, więc wygląda to tak. Nie jest aż tak zimno, także 4 stopnie to może rośliny dadzą radę, jeszcze jakbym przykryła włókniną. Naprawdę dość spory ten przymrozek był, bo o, skrzypi pod butami. Tak, ja o tak wyleciałam sobie. To znaczy odwoziłam Mateusza i nie ubierałam się aż tak, wiecie. Jakoś nie wiadomo jak pięknie. To znaczy, no nie jestem tragicznie ubrana, wiecie, żeby tak normalnie, ale buty wzięłam sobie takie, bo mi się nie chciało nakładać Adidasów. Także malutki obchód zrobiony. Te bratki z Kauflandu też mają się wyśmienicie. Tylko o te tulipany jakieś słabe. Nie wiem skąd ja je miałam. W ogóle, ale to w ogóle nie rosną. Nie wiem o co chodzi, ale może jeszcze tam nim będę je wykopywać, to może jeszcze, wiecie, urosną. Dobra, znikam, lecę robić kawusie, a Wam życzę oczywiście cudownego dnia i zapraszam na mojego vlogusia. Zabieram się za zrobienie śniadania i tak jak Wam kiedyś mówiłam wcześniej w którymś z filmików, robię sobie gofra z serka wiejskiego. Do tego dodam jajko w ilości 2 sztuk, 2 łyżki mąki, trochę soli i trochę oleju albo oliwy, 2 jajka. Trochę soli. Gofra widziałam na Instagramie. Bardzo mnie zaciekawił i stwierdziłam, że sobie go wypróbuję. Może dodam też odrobinę proszku do pieczenia. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. Może troszeczkę lepiej jak pół łyżeczki. Dobra, tyle starczy.
bo też nie ma co przesadzać. I do tego 2 łyżki mąki. I trochę oleju z pestek winogron. Koteczku, odejdź. Odejdź, koteczku, bo mi tutaj wszystko przewrócisz. Ok, wydaje mi się, że wystarczy. Muszę tutaj zerkać, bo koteczek usiłuje wspiąć się na statyw i zaraz polecicie ze wszystkim. Także wybaczcie to pytanie, ale niestety tak to czasami bywa. Gofrownicę sobie już rozgrzałam, także teraz do gofrownicy i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Gofrownicę sobie tak delikatnie spsikam olejem. Tu jest olej akurat taki o zapachu chyba bazylii albo rozmarynu, ale to już wiecie, mniejsza z tym. I teraz takie nieduże porcje. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to fit. Ok, moje goferki gotowe. Wyszło mi 5 sztuk z tej porcji, którą Wam pokazałam. Dodałam jeden serek, tam chyba jest 200 gramów objętości, 2 jajka, takie nie za duże, nie za małe, 3 łyżki mąki, około 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia, tak no może troszeczkę więcej. I sól, sól oczywiście do smaku, trochę oleju z pestek winogron, no i użyłam też do posmarowania gofrownicy, bo jednak się troszeczkę tutaj przybierają, ale są naprawdę bardzo fajne. Nie wiem, czy to będzie widać. Już teraz nie chrupią, ale jak wyjęłam, to chrupią. Proponuję tak troszeczkę dłużej potrzymać. Wtedy są naprawdę chrupiące, ale wyszły nieziemskie te koferki z serka wiejskiego i jajek. Zrobię sobie tutaj dla siebie kanapkę, bo mam taką ochotę z moimi, można powiedzieć, ulubionymi dodatkami. Wezmę sobie serek. Łaciaty, pogoda się poprawia. Rano, tak jak widzieliście, był przymrozek. U Was wiem, że też, bo piszecie w komentarzach, że jest zimno. I to nie tylko u nas w Polsce, bo też czytałam komentarz z Francji. I we Francji też przyszło o chłodzenie. Był, nie wiem, czy był przymrozek, ale wieje, pada. Także chyba to na całą Europę przyszła taka gorsza pogoda. Nie tylko u nas w Polsce, ale wiem, że i u nas też są przymrozki. Najzimniej było w Zakopanem, minus 5. Muszą tutaj uważać na kota, bo podoba jej się statyw. Podoba jej się statyw i chce na niego tutaj sobie wskakiwać. A najcieplej było tutaj chyba jak Śląsk, Dolny Śląsk w Zagłębiu. Zaraz tutaj tak. Przepraszam, znowu mieliście turbulencję, ale już sobie koleżanka poszła. Najzimniej było, tak jak Wam wspomniałam, Zakopanem, a najcieplej było tutaj chyba zaraz w bok, to chyba jest Bielsko-Biała, tak mi się wydaje. Widziałam na mapie u tego Łukasza, którego ja obserwuję na Instagramie, bo on właśnie czasami robi takie newsy. I Szczecin i okolice też było 4 stopnie u nas. Było minus 3 z tych takich moich obserwacji, no ale miejmy nadzieję, że na roślinki to większego wpływu nie będzie miało, bo tak przecież wszyscy teraz martwimy się o nasze truskawki, o nasze drzewka, o nasze roślinki, o pomidorki i takie inne rzeczy, więc mam nadzieję, że za bardzo tutaj większego wpływu ten przymrozek nie miał. A ja sobie robię, tak jak widzicie, śniadanie. Roszponka. Po południu może uda nam się dzisiaj poskładać te skrzynie, więc
liczę na to i będę mogła wtedy siać. Na to sobie jeszcze dam łososia. Śniadanko gotowe. Życzę wszystkim smacznego, jeżeli też coś jecie. Ja zajadam i biorę się za dalsze moje działanie. The way you look at me is absent. It's like you're walking. Dzień dobry, dzisiaj jeszcze się z Wami nie witałam tak oficjalnie, więc przychodzę się przywitać i opowiedzieć tak pokrótce, co ja dzisiaj zrobiłam. A zrobiłam gafę, znowu strzeliłam, to znaczy gafę. Powiem tak, śpieszcie się powoli, wolniej, a dokładniej, zawsze wtedy mniej roboty, bo jak zrobimy 10 razy, 10 robót naraz, czyli tak zwane 10 srok będziemy ciągnąć za ogon, to w końcu żadnej nie uciągniemy i jeszcze sobie dodatkowej roboty narobimy. Ja na dzisiaj, tak jak Wam rano mówiłam, miałam zaplanowane pranie, czyli ja to wykonuję. Biorę od samego rana, już kręci się, można powiedzieć, no nawet kręci się, trzecia pralka się kręci. Z samego rana nastawiłam kołdrę, bo tutaj jedno zwierzę coś zrobiło, więc kołdra jest już na sznurkach uprana, suszy się i stwierdziłam, że rozrobię sobie, rozczynię sobie ciasto drożdżowe, bo stwierdziłam, że też będę dzisiaj piekła. Będzie taki, można powiedzieć, troszeczkę kulinarny vloguś, tylko czy to ciasto będzie w tym vlogusiu, czy nie. Jak zerkam w pogląd i nie widzę mojego kota, nie chciałam się odwracać, bo coś gdzieś tutaj mi jakby szkło o szkło uderzyło, ale może gdzieś tam poszła czymś się zająć, albo może poszła się załatwić. Dobra, ale to już nieważne. Tak po prostu usłyszałam jakiś taki dźwięk, jakby gdzieś coś uderzyło. A jestem sama tylko z moimi zwierzętami. Ale wracając już do tej mojej opowieści, rozczyniłam sobie ciasto, poleciałam powiesić kołdrę na dwór, stwierdziłam, że jest ciepło, bo wy piszecie tutaj z różnych stron Polski, że u Was jest zimno, lodowato, no u nas też było dzisiaj rano zimno, lodowato, było minus 3 stopnie, no i stwierdziłam, że jak będzie tak nadal lodowato, to dzisiaj nie będę robiła nic na dworze, tylko zajmę się jeszcze pracami takimi domowymi. Tak jak widzieliście, zrobiłam sobie gofry na śniadanie, bardzo dobre, polecam. Jak jeszcze takich nie robiliście, to polecam. I nawet tutaj zastanawiałam się, czy nie można by było zamiast tych trzech łyżek mąki na przykład dodać taką odżywkę białkową, bo wydaje mi się, że można by było. To jest tutaj dla osób, które no stosują taką dietę wysokobiałkową czy coś takiego, więc jak macie ochotę, możecie sobie właśnie zrobić zamiast mąki dodać tą odżywkę białkową i zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja zobaczyłam taki przepis na Instagramie i stwierdziłam, że wypróbuję i naprawdę jest rewelacyjny. Na pewno to nie jest pierwsze tutaj moje gofry z serka wiejskiego. Więc śniadanie sobie zrobiłam, nastawiłam jedną pralkę, później drugą pralkę, bo chcę poprać te kurtki i mieć już z głowy etap zimowy zapakowany do pudeł i wysoko na szafę schowany, żeby tutaj już, wiecie, nie ściągać jakiejś takiej, no wiem, to trochę jest też tak dla żartów, ale no wolę pochować i nie mieć już bałaganu. Więc to sobie zrobiłam, rozczyniłam sobie ciasto, wyjęłam mięso na obiad, bo u nas dzisiaj będą kotlety schabowe i jeszcze idę szukać buraków, bo nie mogę znaleźć buraków, a wiem, że miałam tarkowane buraki, więc tak sobie wzięłam się za ogarnięcie. No i później przyleciałam z tego dworu, zobaczyłam, wiecie, tu słoneczko, tu chmury, tu niby nie jest aż tak bardzo zimno. Owszem, wieje taki dość chłodny wiaterek, ale jak ja, największy zmarzluch rodzinny, mówi Wam, że jest zimno i w samej bluzie, bez czapki, wyszłam na dwór i było mi ciepło, to znaczy, że jest ciepło. Bo jakby było zimno, to ja bym, wiecie, w samej bluzie, bez czapki na ten dwór nie wyszła. I stwierdziłam, że wiecie, raz, dwa, trzy, pięć,
Nastawię to ciasto. Ciasto będzie mi rosło. Ono tam wyrasta w piekarniku, bo ja, jak jest, tak wiecie, poniżej 21 stopni, to ciasto drożdżowe rośnie mi w piekarniku, więc tam rośnie ciasto drożdżowe. I zamiast tego pośpiechu, zamiast rozpuścić sobie masło w mikrofali, to wiecie, co ja sobie włożyłam do mikrofali? Do mikrofali włożyłam jaja. To są jajka, surowe jajka, które miałam dodać do mojego ciasta drożdżowego. No i wiecie, jak ja tutaj sobie szykuję przepis i chcę go nagrać na kanał, to ja sobie ustawiam w miseczkach. Zresztą wiecie albo doskonale, bo przecież widzicie, jak wyglądają te moje przepisy, więc naustawiałam sobie tutaj miseczek i zamiast złapać miseczkę z masłem i wstawić do mikrofali, żeby się rozpuściło, to ja złapałam pierwszą lepszą miseczkę, a okazały się to jajka. Wsadziłam te jajka do tej mikrofali, włączyłam na 2 minuty, żeby tutaj masło się dobrze rozpuściło. Po jakichś takich, wiecie, nie wiem ile to sekund minęło, jak to wybuchło wszystko, co myślę, holender jasny, co to jest taki wybuch nagle. Wyłączyłam te mikrofale, sobie myślę, Boże, jakieś mleko, nie mleko. Początkowo pomyślałam, że może jakieś masło jest z dodatkiem, nie wiem, mleka dużej ilości, albo może sobie myślę, ja mam tu teraz masło łaciate, bo ono było teraz w Biedronce w promocji po 3,33, zresztą widzieliście w holu zakupowym i stwierdziłam, może coś z tym masłem jest nie tak. Otworzyłam tą mikrofalę, patrzę, wszystko jest tutaj, wiecie, białe, jakieś takie żółte, sobie myślę, Boże, coś ja tutaj wsadziłam. Patrzę do tej miski, wyciągam jajka. Jajka są zrobione, tak wiecie, powiedzmy, sadzone w mikrofali. Także takie to są moje dzisiaj tutaj dodatkowe jakieś obowiązki, bo musiałam oczywiście przecież wyszorować sobie mikrofale. Także ostatnio, pamiętacie, chyba to nie było w zeszłym roku, tylko 2 lata temu. Tak, 2 lata temu, pamiętacie, jak sobie podgrzewałam sól w mikrofali, żeby położyć sobie na zatoki, to pisałyście wy mi w komentarzach, żeby zastosować taki no, okład taki zrobić sobie z soli, tylko że wy to podgrzewałyście na patelni, a ja przecież wtedy sobie podgrzewałam w mikrofali i też mi wybuchło, talerz mi się zbił na pół, a teraz złapałam nie to, co trzeba. Tak to jest, jak człowiek pędzi tylko za tą robotą, zamiast zwolnić, no to tak czasami wychodzi. No ale nic się nie stało, jajka tylko po prostu zrobiły się takie sadzone, no w pół sadzone, ale reszta jest tutaj opanowana, mikrofalówka jest wyczyszczona. No i tyle, także takie były dzisiaj moje poranne perypetie. A teraz czekam na deszcz, bo u nas jest strasznie sucho. Jest okropnie sucho, nie ma deszczu. Poniedziałek padało, ale to tylko taką dosłownie chyba chwilę, bo naprawdę tutaj nawet na polu, czy tutaj na tych moich rabatach nie widać, żeby tu było cokolwiek jakieś takie zamoczone. Jak wbijam grackę, to jest sucho, więc deszcz jest u nas koniecznie potrzebny. Tak jak ostatnio Wam mówiłam, że tutaj ta rabata z tulipanami jest zamoczona, że wszystko mi się lepi, nie mogę upielić, bo wyrywam wszystko, no to teraz mam sucho wszędzie, czekam na deszcz, bo chcę no iść dalej tutaj działać, a zresztą no wiadomo, bez deszczu nic nie urośnie. Co z tego, że my sobie tutaj nasypiemy nawozu, jak i tak nic nie urośnie. Cześć, spryciulo. Chcesz się pokazać? Widzę, że nie mogę już wieszać tutaj ręcznika na klamce od tego zmywarki, bo spryciula znalazła sobie drapak i wspina się po ręczniku, wychodzi na blaty. Takie to jest moje małe spryczne. Dopiero co spała, więc teraz będzie chyba chwilę łobuzować, bo się właśnie obudziła, wydrzemała, a Meluśka chyba śpi. Tak, Meluśka śpi, no to obie właśnie sobie tak drzemały, ale nie wiem, może ja ich obudziłam, to znaczy ją może obudziłam, bo włączyłam kamerę i zaczęłam się do Was odzywać. Dobra, także to Wam powiedziałam, takie moje tutaj przejścia, przeżycia poranne, także naprawdę trzeba uważać i najlepiej to nawet jak wychodzimy na 5 minut, to nic nie zostawiać, żadnej zupy włączonej, żadnych piekarników, bo to nic, nigdy nie wiadomo, co się może stać, a widzicie, ja przez nieuwagę wstawiłam jajka,
Mikrofalówka. No dobrze, że mikrofalówka tutaj całkiem się nie rozsadziła czy coś takiego, bo byłabym stratna sprzęt. A on już też ma, no, tak jak dom, czyli około 12 lat, może nawet troszeczkę dłużej, więc nie chciałabym jej tutaj stracić. Nie, no bo Julcia w tym roku kończy 14, no to akurat 13 lat jak tutaj mieszkamy, więc mikrofalówka ma tyle samo lat, czyli 13. No dobra, znikam. Obrałam sobie tak w ogóle, to obrałam sobie jeszcze ziemniaki, cały garnek tych ziemniaków obrałam, bo część pójdzie dzisiaj na obiad, a z drugiej części zobaczę, jaka jutro będzie pogoda, więc najwyżej zrobię kopytka i może pierogi. Ostatnio bardzo zeszły te pierogi ruskie, więc będą najwyżej pierogi w zamrażarce. Zawsze taki obiad zapasowy w zamrażarce też warto mieć, bo jak się nie ma czasu na gotowanie, to zawsze można coś wyciągnąć. No i chyba tyle. Idę coś działać, robić, sprzątać, ogarniać i później będę robić chyba te skrzynie. Także dzisiaj chyba jest akcja skrzynia po południu, bo jest niewietrznie, a też mi na tym zależy, że jakby by wiało, to bym nie mogła postawić sobie kamery, a chcę to wszystko nagrać, bo tutaj też obiecałam Teresce, między innymi, że będzie właśnie taka budowa szklarni na kanale, bo Tereska też chciałaby sobie coś podobnego postawić, więc znikam. Nie będę teraz już tutaj zanudzać, lecę coś robić. Jak to było? Mniej gadania, a więcej działania. Bob budowniczy bierze się do pracy i ma swojego pomocnika. Cześć, pomocniku! Co będziesz robić? Pomagać. A co będziesz pomagać, pomocniku? Robić skrzynię. A będziesz robić skrzynię, Juleczka, i będziesz sadzić później warzywka? Pomidorki, papryczki będziesz pielić i pielić i pielić, ja tak? Nie tylko jadł. Hey, watch me. You get watch me, get watch me. What I do is try to give more than words. What I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out. I pora się pożegnać. W sumie to tak szczerze powiedziawszy, to zastanawiam się, czy nie zrobić przypadkiem takiego dwudniowego vlogusia, bo dziś tak naprawdę za dużo Wam się tutaj nie napokazywałam. Zrobiłam ciasto. Ciasto wyszło naprawdę bardzo pyszne, ale to wydaje mi się, że będzie w oddzielnym filmiku, bo tutaj tak jak Monika, Izba Smaku pisała, najlepiej robić takie oddzielne filmiki, w których będę podawać tylko i wyłącznie przepis, więc zgodnie z tym życzeniem chyba właśnie tak będę robić, że jak będę robić na przykład ciasto, w sumie to tylko ciasto, bo wiadomo, obiad albo sałatkę to można tutaj jakoś wplątać sobie we vloga, gorzej z ciastem, a to jest ciasto drożdżowe, wyszło naprawdę bardzo, bardzo dobre, praktycznie już go nie ma, więc ostatnie tutaj kawałki nagrałam, żeby zrobić test smaku na kanale, bo żeby było takie, wiecie, w całości, bo później nie będzie recenzji, a bez recenzji taki filmik kulinarny, no to też tak troszeczkę wydaje mi się, że nie bardzo pasuje. Więc tak sobie to pomyślałam i później wieczorkiem zrobiliśmy skrzynię, także skrzynie są już poskręcane. Jestem bardzo zadowolona. Powiedzmy, że wyszły tak, jak to miałam zaplanowane. Zrobiłam je w kształcie litery U. Chyba nagrałam tutaj też jakąś przebitkę, żebyście tak mniej więcej wiedzieli, co ja robię tak w ciągu dnia. Ale ogólnie cała ta budowa szklarni, to jak, tak jak Wam mówiłam już to kilkukrotnie, będzie w oddzielnym takim tematycznym filmiku. Mam nadzieję, że to wszystko mi wyjdzie, że gdzieś te pliki mi nie poginą, bo tutaj nadal mam problem z pamięcią w telefonie, więc zobaczę, ale raczej tutaj pozgrywałam sobie już wszystkie pliki na komputer, także sobie troszeczkę tutaj teraz wieczorkiem posiedziałam, pozgrywałam. Mam nadzieję, że żaden plik mi nie zginie.
Więc jestem z tego zadowolona. Jutro tylko dowieźć wystarczy ziemi, w zależności od tego oczywiście, jaka będzie pogoda. W tej chwili zaczął padać deszcz, więc no może ta susza tutaj nie będzie nam taka straszna. Co prawda no nie pada jakoś tutaj mocno, bardziej tak kropi, ale nieważne. Ważne, że leci woda z nieba, bo w ciągu dnia to tak troszeczkę ta woda, ten deszcz nas tutaj omijał. Wszystko szło tak jakby dołem, czyli przez Tomaszów Lubelski, albo górą przez właśnie tutaj Lublin i tak dalej, bo na tamtym odcinku robiło się ciemno, tak jakby nawet miała być jakaś burza, ale do nas tutaj nic nie dochodziło. Teraz jakoś po 20, tak po 20, bo jeszcze sąsiad przychodził, czy nie ma u nas Miśka, więc wtedy żeśmy jeszcze chodzili po podwórku i akurat przyszedł deszcz i chyba teraz też słyszę, że uderza o dach, więc no coś tam popaduje. I jutro będą skrzynie, mąż powiedział, że nawiezie mi ziemi. Mam taką ziemię trochę taką, jak on to powiedział, przerobioną, taką wiecie, trochę z obornikiem, nie z obornikiem, także to będzie wszystko dobrze, trochę jakiegoś kompostu się uda i nawiezie ziemi, także będę mogła już zacząć siać. Jestem bardzo zadowolona, że w końcu stanęła. Może będą właśnie tutaj teraz jakieś herbatki, kawusie w szklarni. Ja żartuję oczywiście, a raczej tutaj nie przewiduję jakiegoś tutaj przesiadywania teraz w szklarni ogromnego. Na pewno będą jakieś tutaj przebitki. Ja tutaj coś organizuję, czy później ze zbioru. Mam nadzieję, że coś z tego wszystkiego wyjdzie. Ale to już będzie później, w lecie, jak już wszystko będzie dojrzewać. A teraz jeszcze sobie przypomniałam, że mam do przetestowania tą piankę micelarną i to nie jest to, co Asia mi ostatnio polecała. Już tutaj wyjaśniłam w komentarzu. Asia polecała Eco Sorbet, ale płyn micelarny. A to jest pianka micelarna, więc nie to. Nadal będę poszukiwać płynu micelarnego, bo tam właśnie Asia pisała, że jest genialny, bardzo ładnie pachnie, a teraz stwierdziłam, że akurat jest okazja, żeby zrobić mały test na kanale. I jeszcze jedno, ostatnio pamiętacie, narzekałam na szampon, zaraz Wam pokażę na który. O, teraz słyszę, że dobrze leje. Ostatnio Wam mówiłam, że kupiłam sobie szampon tutaj. Mateusz stwierdził, że to jest po japońsku, no ja nie wiem, bardziej to bym powiedziała, że to jest produkt koreański. I to chyba na pewno koreański. Tutaj jest już ta nalepka po polsku zdarta. I ja Wam mówiłam, że on mi się nie sprawdza, ale sprawdza się Mateuszowi. To jest szampon oczyszczający i widzę poprawę u niego na głowie, więc jeżeli macie problem z jakimś tam nadmiernym tłuszczeniem, czy z przesuszeniem, z zanieczyszczoną głową, z zanieczyszczonym naskórkiem głowy, z takim, nie wiem, jakimś łupieżem, czy coś takiego, to ja to Wam polecam, bo naprawdę po tym szamponie Mateuszowe włosy, Mateuszowa głowa bardzo się poprawiła, więc na pewno kupię, chyba był teraz na promocji. Z tym, że już nie będę kupować całej butelki, bo w sumie to nie ma sensu. Widziałam, że jest uzupełnienie do tego szamponu. I szampon na promocji kosztuje 35 zł, a uzupełnienie kosztuje 25 zł, więc jak będę teraz w sobotę w Hebe, to znaczy jak będę w sobotę w Chełmie, to przejdę się do Hebe i kupię jeszcze tutaj właśnie jemu ten zapas szamponu. I w sumie to dobrze, że wymyślili takie zapasy szampon, tak jak tutaj mydła są w tych zapasach, to dobrze, że też wymyślili takie zapasy, bo w sumie bardziej ekologiczne. Po co kupować kolejną butelkę, jak można sobie z tego takiego jednorazowego opakowania przelać do butelki i jakaś tam zawsze ekologia jest. Także do moich włosów nie bardzo się nadaje, ale do Mateuszowych bardzo fajnie się sprawdza, także to Wam polecam. Jak macie jakieś problemy skórne głowy, to naprawdę jest
genialne. Bez promocji to chyba jakiś drogi, 50 zł kosztuje, ale w promocji za 35 można już kupić, albo uzupełnienie za 25. Chyba ostatnio nawet Wam nagrałam, kiedy ja byłam w Hebe. W środę, tak, w środę czy nie? Nie w środę. W czwartek. W czwartek byłam, wtedy byłam w Zamościu i wtedy też byłam w Hebe. Właśnie po to szukałam szamponów i wtedy nagrałam tą przebitkę z tymi tutaj szamponami. Dobra, a teraz będzie test tej pionki malinowej. Motę sobie dłoń i zobaczymy właśnie, jak ona tutaj wygląda. Ładnie się pieni. Delikatna jak obłoczek. Powiem Wam, że ładnie pachnie. Ładnie tak poziomkami. No może nie jakoś tak, wiecie, jakby się tutaj jadło jakieś owoce czy coś, ale bardzo ładnie pachnie. Powieka mi się podwija. Nie wiem dlaczego. I to na obu oczach mi się tak właśnie podwijają te powieki. Jak tutaj sobie tak bardziej myję przy oczach, to później jak otwieram, to mam właśnie tak, jakby mi się tutaj dolna powieka zawijała w oko. Dobra, nie gadam, zmywam i zaraz przychodzę z jakąś tutaj recenzją, z jakąś tutaj odpowiedzią. Pachnie bardzo ładnie poziomkami, bym powiedziała, że pachnie. Bardziej czuję poziomki niż maliny. A to jest sorbet malinowy. 98% składniki pochodzenia naturalnego. Nawilżający koktajl, dla nas skórka z Bielenda Eco Sorbet. Wegańska pianka micelarna do pielęgnacji skóry wymagającej skutecznego nawilżenia i ukojenia, również dla cery wrażliwej. O, czyli dla mnie idealna, właśnie, bo ja mam cerę wrażliwą, także dla mnie idealna, przyjemnie się myje. Powiem Wam, że już się przyzwyczaiłam do tych pianek. Do tej pory to niekoniecznie ja za tym przepadałam, ale jakoś od dłuższego czasu, odkąd używam tej Uzdrowisko, okej, jeszcze ją tutaj mam, tak z pół opakowania, może trochę mniej, to już się do tego przyzwyczaiłam. I chyba nie są takie złe te pianki. Może lepsze jak te żel, delikatniejsze takie. I właśnie może dlatego takiej cery nie mam podrażnionej, jak to zasadniczo bywa. Dobra, zmywam się i tutaj Wam już nie. Trochę się klei. Okej. Teraz leję, nie wiem czy to słychać, ale teraz dobrze pada. Jeżeli chodzi o tą piankę, troszeczkę bym powiedziała, że klei się, ale w sumie no to i tak to zmywamy wodą, więc to raczej nie powinno nam tutaj jakoś bardzo przeszkadzać. Ogólnie jest bardzo delikatna, bardzo przyjemna, ładnie pachnie poziomkami. Bardziej właśnie bym powiedziała, że tu jest zapach poziomek jak malin, ale to nieważne. Ważne, że ma przyjemny zapach. Bo wiadomo, nie każde te eko kosmetyki tak ładnie pachną. Zasadniczo, no to wiadomo, jak eko, no to tak troszeczkę gorzej pachnie, może czasami nawet i nie mieć jakiegoś zapachu, ale w sumie, no wiadomo, im bardziej naturalne, tym powinien mieć mniej zapachów, albo w ogóle nie powinien mieć tych zapachów, wtedy wiadomo, że na pewno jest to produkt jak najbardziej ekologiczny, a tutaj jest jeszcze napisane, pianka micelarna zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego według normy ISO 16128. Opakowanie po odpowiedniej segregacji nadaje się do ponownego przetworzenia, czyli można oddać opakowanie do recyklingu i produkt pozytywnie zweryfikowany przez PETA. Wolny od okrucieństwa. Rozprowadzić na wilgotnej skórze twarzy, omijając okolice oczu i ust. Nic mi się nie stało. A przecież widzieliście, że myłam i oczy, i usta.
Nic, nic mnie nie szczypie, wszystko jest ok. Czasami właśnie też potrafię tutaj szczypać. Masować okrężnymi ruchami, następnie dokładnie spłukać letnią wodą. Płyn nie jest dozowany do pełna, aby nie zalewać mechanizmu. A, że tutaj nie jest właśnie, butelka nie jest do końca wypełniona. I w sumie to tylko tyle z takich ciekawszych rzeczy. Ekstrakt z maliny wspiera barierę hydrolipidową naskórka. Intensywnie nawilża i odżywia skórę. Zobaczymy po dłuższym użytkowaniu, wiadomo, teraz to jeszcze dopiero pierwszy raz użyłam, ale jest bardzo taka fajna, mięciutka, bym powiedziała, że naprawdę taka dobrze oczyszczona, nie jest jakaś tępa, szorstka. Tutaj palce delikatnie się przesuwają, także naprawdę można tutaj się teraz głasiać. Hydrokompleks Miks Batainy i trehalozy, ten duet wskazuje wspaniałe właściwości nawilżające i kojące naskórek. I to bym powiedziała właśnie, że faktycznie, bo jest taka dość nawilżona, nie jest sucha. Nie wyczuwam tutaj jakiegoś takiego tępego naskórka, także naprawdę taka fajna, delikatna, naprawdę mówił Wam, że można się teraz tutaj tak głasiać. I co tu jeszcze mamy? Kwas hialuronowy dogłębnie nawilża i rewitalizuje naskórek. No wiadomo, jeszcze tutaj ciężko powiedzieć, czy ten naskórek jest rewitalizowany, bo to jest dopiero pierwsze użycie. Skóra dokładnie oczyszczona, nawilżona, ukojona. Oczyszczona myślę, że jest dokładnie, nawilżona też. Ukojona, wydaje mi się, że też jest, nic mnie nie szczypie, nie czuję uczucia ściągnięcia, także jak najbardziej odpowiedni dla suchej i wrażliwej skóry. Ja mam skórę suchą, wrażliwą, więc to Wam polecam. Dobra, znikam, bo miało być dwudniowe, a czuję, że będzie chyba jednodniowe, bo tutaj 15 minut już gadam, a nie chcę, żeby te vlogusie były takie długie, długie, wiadomo. Później to też mam takie zastanowienie, że jak tutaj się rozgadam, to później się zastanawiam, czy w ogóle ktokolwiek tego słucha. No bo wiadomo, że ja tutaj mogę gadać i gadać. Później ja i tak to właśnie tutaj przesłuchuję. I tak jak się przesłuchuję, to czasami mam takie właśnie myśli, takie właśnie rozkminy, czy w ogóle ktokolwiek tego słucha, więc jeżeli słuchacie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, że jesteście, że słuchacie, będę wtedy właśnie wiedziała, czy tam ktoś po tej drugiej stronie jest. No ja wiem, że jesteście, bo codziennie czytam komentarze, także to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, ale no wiecie, czasami człowiek siedzi przed tym montowaniem, podczas tego montowania i tak się zastanawia, czy wystarczająco tutaj, że to nie wystarczająco, tylko czy nie zanudził kogoś po drugiej stronie. Dobra, znikam. Dalsza pielęgnacja to będzie już to samo, co do tej pory, czyli moja tutaj mgiełka z Bandy, nadal i wciąż używam. I co ja tu jeszcze położę? Chyba położę sobie dzisiaj to odżywcze serum, no, język mi się już plączy, nie wiem, która to godzina, chyba 22, już się zbliża. Odżywcze serum na noc, też bardzo fajnie nawilżające. I na to sobie jeszcze położę ten krem. On jest to prawda 50+, ale ja tutaj nie widzę przeciwwskazań, że nie mogę go używać i idę spać, idę odpoczywać, regenerować się na jutrzejszy bardzo intensywny dzień. Bo jutro trzeba wozić ziemię. Nie ma co się oglądać tutaj, aż ktoś przywiezie, tylko trzeba samemu troszeczkę tutaj też popracować, żeby mogła w końcu tam, wiecie, wchodzić i siać moje roślinki. Dobra, znikam, bo słyszę, że deszcz coraz bardziej tutaj przeszkadza i będzie mnie zagłuszał. Także dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, że słuchacie tych moich wywodów. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!